Dzień dobry Państwu. Mam na imię Kazimierz. Jestem szczęśliwy, że mogę powiedzieć kilka słów dla widzów. Jestem szczęśliwy, że film Pierwszy Polak na Marsie bierze udział w 32. Warszawskim Festiwalu Filmowym. Jeśli chodzi o ten film Pierwszy Polak na Marsie, to ja jestem głównym bohaterem, ale w niewielkiej części, w większej części to występują mieszkańcy Cieszyncina i Wieruszowa, tej miejscowości, gdzie jest wybudowany radioteleskop i również tą sprawę lotu na Marsa oraz radioteleskopu bardzo interesująco mieszkańcy naświetlają. Również zabrał głos ksiądz proboszcz, też wypowiadając bardzo ciekawe kwestie. No, moja pasja się zaczęła od dzieciństwa. Interesuję się astronomią. Pochodzę spod Jeleniej Góry, u podnóża Szklarskiej Poręby, gdzie jest przepiękne, cudowne niebo nad Karkonoszami. No i stąd zachwytu gwiazdami, niebem, księżycem wzięło się moje zainteresowanie astronomią. No i przez całe życie pełniłem różne funkcje kierownicze, to nie miałem zajmowałem się sprawami zawodowymi, to nie miałem czasu się tak mocno poświęcać, a teraz na emeryturze właśnie aktywnie działam w różnych stowarzyszeniach, w różnych organizacjach i współpracuję ze szkołami, zachęcam młodzież do zainteresowania się astronomią, a poprzez to młodzież się pobudza do zainteresowania matematyką, fizyką, chemią, biologią. O to, co nam właśnie chodzi, żeby się Polska rozwijała i zdobywała jak najlepsze miejsce na świecie pod względem właśnie tych zdobyczy związanych z technologią i z kosmosem. I w takim sensie ja właśnie zaaplikowałem do programu Mars One i wyraziłem ochotę, że chcę lecieć na Marsa w jedną stronę bez możliwości powrotu. Tam będziemy zakładać osadę, budować osadę, ale nie będziemy, ta czwórka pierwszych astronautów nie będzie samotna, bo co dwa lata będą dołączać następne grupy po czteroosobowe, dwóch mężczyzn, dwie kobiety z różnych stron, z różnych kontynentów i tam szybko będzie ta osada się zaludniać, powstanie wioska, miasteczko, miasto, a potem Las Vegas.